15 Tomasz Widomski, numer 17 Szymon Skorupa, numer 19 Grzegorz Adamski i numer 91 Daniel Katerla. Trenerem zespołu Solca Kujawskiego jest Andrzej Kononenko, drugim trenerem Daniel Katerla, a kierownikiem drużyny Przemysław Czajka. Olimpia Grudziądz, numer 1 Adrian Olszewski, numer 5 Jose Cabrera, numer 6 Oskar Sikorski, numer 9 Piotr Owczarek, numer 10 Patryk Skurecki, numer 11 Sebastian Olszewski, numer 14 Konrad Gutowski, numer 17 Amarildo Leiroza Junior, numer 18 Kacper Jarzec, numer 23 kapitan zespołu Marcin Warcholak i numer 25 Krzysztof Wicki. Ławka rezerwowych numer 33 Dominik Sasiak, numer 3 Damian Wutan, numer 4 Hubert Mich, numer 7 Hubert Konstanty, numer 20 Filip Okraska, numer 21 Jan Bonikowski, numer 64 Jakub Nawrocki, numer 70 Patryk Winsztal i numer 77 Miłosz Matuszewski. Trenerem Olimpii Grudziądz jest Bogusław Baniak, drugim trenerem Marek Stepnowski, asystentem trenera Daniel Łebek, kierownikiem drużyny Paweł Grzybek, masażystą Sebastian Dolecki, lekarzem Patryk Sobolewski, fizjoterapeutą Jakub Schmidt i trenerem bramkarzy Daniel Osiecki.
Halo, halo, próba dźwięku. Dajcie Państwo znać, czy nas słychać. Jeżeli tak, to będziemy zaczynać, bo mamy drobne problemy techniczne. Chyba nie ma nic. Także z problemami, ale jeszcze raz witamy Państwa bardzo serdecznie. Piątek, 17 marca, godzina już prawie 15:30. Witamy Państwa z Grudziądza, z ulicy Piłsudskiego, gdzie walcząca o awans Olimpia Grudziądz podejmie u siebie walczącą z kolei o utrzymanie Unię Solec Kujawski. A to spotkanie z problemami, ale też z zaszczytem. Skomentują dla Państwa Michał Szłontalski, dzień dobry. I Marcin Jaskowski. Drodzy Państwo, mamy jeszcze troszeczkę czasu. Widzieliście już wszystkie grafiki, które przygotowaliśmy na rozpoczęcie tego spotkania, gdzie były pokazane wyniki poprzedniej kolejki, tabela oraz zapowiedź tej kolejki. Zawodnicy wychodzą już na murawę, sędziowie wyprowadzają obie jedenastki, więc dlatego może odczytajmy składy obu drużyn. Michał, zaczynaj. Albo goście, albo gospodarze. Zaczniemy może od gości. Na bramce z numerem 12 Aleks Pielczarski, numer 3 Kacper Witkowski, numer 4 Oskar Kujawka, numer 5 Mateusz Szymański, numer 7 Kamil Żylski, numer 8 Masato Hayashi, numer 9 Sebastian Pacek, numer 18 Aleksander Horwat, numer 21 Sergii Krawczenko, numer 33 Szymon Babiarz, numer 99 Wiktor Babiński. Tak właśnie przedstawia się wyjściowa jedenastka gości na dzień dzisiejszy. Natomiast Olimpia w zestawieniu, w bramce z numerem pierwszym Adrian Olszewski. Piątka to Jose Cabrera, szóstka Oskar Sikorski, z dziewiątką wystąpi Piotr Owczarek, dziesiątka to Patryk Skurecki, jedenastka Sebastian Olszewski, czternastka to Konrad Gutowski, siedemnastka Amarildo, zwany też Balotellim, osiemnastka to Kacper Jarzec, 23 kapitan drużyny Olimpii Grudziądz Marcin Warcholak i z numerem 25 wystąpi dzisiaj Krzysztof Wicki. Tak, a trójka sprawiedliwych na dzień dzisiejszy, sędzia główny Bartłomień Zywert, na bokach Dawid Niedzielewski oraz Miron Krakowski. Tak, będziemy mieli jeszcze chyba z tego co widzimy minutę ciszy przed rozpoczęciem tego spotkania. Szczerze mówiąc, to nie dostaliśmy tutaj żadnej informacji od gospodarzy, czego ewentualnie ta minuta ciszy miałaby dotyczyć. Drodzy Państwo, proszę o powstanie. W ubiegłym tygodniu z biało-zielonej rodziny odszedł Andrzej Frąsek, wieloletni pracownik i kierownik piłkarskiej drużyny Olimpii Grudziądz. W naszej pamięci pozostanie jako człowiek zawsze uśmiechnięty, oddany pasji piłkarskiej. Uczcijmy jego pamięć minutą ciszy. Tak jak Państwo słyszeli, spikera zawodów, minuta ciszy ku pamięci pana Andrzeja Frącka, długoletniego działacza, pracownika klubu GKS Olimpia Grudziądz, także z naszej strony dla rodziny, znajomych, przyjaciół również ogromne kondolencje. Państwo jeszcze nas nie słyszeli, jak już tutaj z Marcinem prowadziliśmy długi, w sumie się okazało, monolog do nikogo, aczkolwiek możecie zauważyć, że dzisiaj komentujemy zupełnie z innego miejsca, z drugiej strony trybuny, dlatego oglądającym to spotkanie może się wydawać, że na mecz Olimpii nikt nie przyszedł, natomiast właśnie po tej stronie, po której siedzimy, trybuny nawet dość gęsto zapełnione w granicach 200-300 kibiców. Myślę, że dodatkowo też słońce się przyczyniło do tego, że w dniu dzisiejszym frekwencja na stadionie przy Piłsudskiego jest na pewno dużo wyższa niż w ostatnim pojedynku dwa tygodnie temu, kiedy Olimpia podejmowała z przeciwnika, z którym wygrała 1-0. Tak, zaraz zobaczymy, ale już widać
że zaczną gospodarze. Ja tylko dla formalności dodam, że Olimpia oczywiście na zielono, natomiast goście z Solca Kujawskiego białe koszulki, granatowe spodenki, białe getry w tym spotkaniu i już przy piłce Amarildo. Za chwilę zaczynamy to spotkanie i właśnie teraz arbiter użył gwizdka w tym spotkaniu po raz pierwszy. Długa piłka pod pole karne gości. Zbierają futbolówkę zawodnicy w zielonych koszulkach i wycofanie. Naciskają goście z Solca. Oczywiście na papierze silniejsza drużyna gospodarzy. Zobaczymy po około 90 minutach, czy przełoży się to również na wynik. Tak jak już Marcin wspominał, Olimpia Grudziądz, drużyna aspirująca do awansu o klasę rozgrywkową wyżej i tutaj nikt tego nie ukrywa, wszyscy głośno o tym mówią, natomiast Unia Solec jedną z drużyn współzamykających tabelę trzeciej ligi, także dla Unitów każdy mecz jest to walka chociażby o jeden punkt, tym bardziej z takim przeciwnikiem jak Olimpia Grudziądz. Myślę, że punkt przed tym meczem Unici braliby na pewno w ciemno. Pokazał się do piłki Chorwat, natomiast to podanie nie doszło do niego. Ponownie on, tym razem Pacek, najskuteczniejszy strzelec ekipy z Solca. Próba teraz szybkiego wyjścia przez zawodników Olimpii Grudziądz. Niecelne zagranie do Olszewskiego. Musiał się Sebastian cofnąć po piłkę. No i z szybkiej kontry zrobił nam się atak pozycyjny. Dobrze, doskonale. Nie wiem, czy Państwo widzą, bo jesteśmy troszkę ustawieni w innym miejscu niż kamera, ale widać, jak dwie formacje Unitów szybko zorganizowały się w obronie. Zarówno linia defensywna, jak i pomocnicy. Chyba trener przyjezdnych zdecydował się na ustawienie klasyczne 4-4-2, ale zobaczmy, teraz mamy pierwszą akcję Olimpii Grudziądz. Dobre, prostopadłe zagranie. Podanie. Zablokowany ten dribbling i chyba powinni sobie poradzić zawodnicy z Solca. Stracił piłkę Pacek. Teraz Olszewski, króciutko. Owczarek, rozciągnięcie do środka, zmiana strony. Skurecki. I straciła ta akcja już tempo. Piłka wycofana do defensorów z Grudziądza. Powalony teraz Szymon Babiarz i będzie pierwszy rzut wolny w tym spotkaniu dla Unii Solec Kujawski. Natomiast tak jak Michał powiedziałeś, Unia Solec ma bardzo ciężkie zadanie przed sobą. Jest to Beniaminek tegorocznej trzeciej ligi. Zespół, który walczy o utrzymanie. W tamtym roku wygrali baraże właśnie o trzecią ligę. Jak na razie spisują się dość średnio w tej wyższej klasie rozgrywkowej. I myślę, że do ostatniej kolejki będą walczyć o utrzymanie w trzeciej lidze. Tymczasem Witkowski. Próba samotnego rajdu i faulowany Witkowski. Będzie rzut wolny dla Unii z dosyć dobrego miejsca, ale już szybko zaczynają. I zablokowane to dośrodkowanie w pole karne. Tak, piłka po nodze jednego ze stoperów. Unia będzie miała doskonałą sytuację do strzelenia piłki w pole karne i myślę, że głównie drużyna grająca teoretycznie z silniejszym przeciwnikiem musi się nastawiać na zdobywanie stałych fragmentów gry i w tym upatrywać swoich szans na pokonanie bramkarza. Także zobaczmy. Babiarz, za krótkie to podanie. Ale piłka ponownie trafia do tego zawodnika. Jest blisko niego obrońca Olimpii. Poradził sobie Babiarz. Jednak piłka nie przeszła pierwszego defensora. Jeszcze cały czas zamieszanie pod polem karnym. No i mamy celne uderzenie na bramkę Olszewskiego. Tak, strzelał Kacper Witkowski. Pierwszy strzał w tym meczu mamy już odnotowany. Czekamy na kolejne. Teraz przewrócił się Sebastian Olszewski. Będziemy mieli rzut wolny dla Olimpii.
Pokazywał się Cabrera, wybrał jednak inaczej Olszewski. Teraz przyjmuje piłkę Hayashi. No i chyba mieliśmy spalony zdaniem sędziego. Tak, piłka była zagrana w momencie, kiedy jeden z napastników Unii, wydaje mi się, że Kamil Żylski, znajdował się zdecydowanie na offside'zie. Wysoko złapany w pułapkę napastnik Unitów. No i teraz niedokładne zagranie, chyba próbował tym podaniem znaleźć Amarildo, jeden z kolegów z Grudziądza. Ostatecznie piłka poza boiskiem i od bramki zacznie pelczarski Alex. Tak, wznawia bramkarz gości. Minęło 5 minut tego spotkania. Jak na razie jeden celny strzał na bramkę. Oddał go Kasper Witkowski. Oprócz tego walka głównie w środku pola. Amarildo. Piłka opuściła plac gry i zaczną zawodnicy w białych koszulkach. Kasper Witkowski. Jeśli chodzi o ostatnie spotkanie, ale zaraz skończę myśl, bo rozpędzał nam się Amarildo. Cały czas utrzymują się przy piłce zawodnicy Olimpii Grudziądz. Jarzec dobrze znalazł wchodzącego kolegę. Owczarek, piłka wraca do linii defensywnej. Akcja Olimpii będzie budowana od nowa. Widać, jak dobrze linie Unitów przesuwają się synchronicznie, skutecznie. Ale wypychając. Teraz świetne prostopadłe podanie. Jeszcze rozciągnięcie do zewnątrz, do pod linię. I co? I był faulowany zawodnik Olimpii Grudziądz. Sędzia już biegnie z żółtym kartonikiem w dłoni i zostanie napomniany żółtą kartką. Aleksander Horwat, zdecydowanie nieprzepisowe wejście. Tak, no dobrze wyglądała ta akcja Olimpii Grudziądz, natomiast bezpardonowo tutaj potraktował swojego rywala Horwat i mamy pierwszą żółtą kartkę w tym meczu, a Olimpia Grudziądz będzie miała dobrą szansę na strzelenie bramki. Czy z tego co widziałem, jeszcze chyba ratował się przed tym faulem zawodnik z Grudziądza, gdyby Horwat podniósł nogę odchodzącą wyżej, myślę, że sędzia nawet mógłby się pokusić o pokazanie innego koloru kartonika niż tylko żółty, także o dużym szczęściu może teraz mówić Aleksander Horwat. Już ustawił sobie piłkę praktycznie w narożniku boiska. Jeden z zawodników Olimpii Grudziądz będzie mieli dośrodkowanie w pole karne. Są prawie wszyscy zawodnicy oprócz bramkarza w zielonych koszulkach pod polem karnym gości. Dośrodkowanie, piłka bita w kierunku bramkarza, ale sędzia podniósł chorągiewkę, także wydaje mi się, że chyba był spalony. No zdaniem sędziego była pozycja spalona, bynajmniej ręka uniesiona w górze z chorągiewką sygnalizuje tego typu zagranie. No i mi się wydaje, że chyba Amarildo był na spalonym w momencie podania. No ale ożywił nam się troszeczkę ten mecz. Hayashi do Chorwata. Musi już teraz uważać. Praktycznie na początku tego spotkania zobaczył żółtą kartkę i cały mecz będzie grał już z obciążeniem. I szansa na kontrę Olimpii. Jeszcze skrobnięty tam po Achillesie Konrad Gutowski. Przerwana ta kontra. Unici muszą uważać właśnie na tego typu szybkie kontrataki ze strony drużyny w zielonych strojach. Bardzo szybkich skrzydłowych
w swoich szeregach posiada Olimpia Grudziądz plus dwóch kreatywnych zawodników w środku, co może przełożyć się na szybkie konstruowanie zabójczych kontrataków, także w ten sposób często Unici będą się bronili przed straceniem bramki, czyli faul w bezpiecznym miejscu, z którego arbiter nie musi konkretnie jeszcze pokazywać kartonika, czyli o okolice środkowej linii boiska. Ale zobaczmy teraz troszkę na dwa razy obrona Olimpii. Bardzo ofiarnie Hayashi. Nic nie było zdaniem sędziego i teraz kontra Olimpii Grudziądz. Pokazywał się Jarzec. Skurecki. Inne rozwiązanie przyjął no i teraz jego tak. Kolega. No i mamy widzieliśmy trzeci faul w krótkim odstępie czasu zawodników w białych koszulkach. Muszą bronić się niestety zagraniami, które według sędziego, jak i oczywiście nas, nie są zgodne z przepisami gry w piłkę nożną. Także myślę, że teraz będzie doskonała sytuacja ku temu, żeby zdołać oddać strzał bezpośrednio na bramkę Pelczarskiego. Zobaczmy, jakie rozwiązanie przyjmą Grudziądzanie. Przy piłce mamy kapitana Warcholaka oraz Patryka Skureckiego. Ale zdaje się, że to kapitan Olimpii Grudziądz ma największą ochotę na egzekucję tego rzutu wolnego. Marcin Warcholak ustawił piłkę. Warcholak czy Skurecki? Jednak Warcholak! Przestrzelony ten strzał. Dobre, mocne uderzenie, natomiast delikatnie niecelne. No tak z tym delikatnie, generalnie bym polemizował jakieś 2-3 metry nad bramką. Słuchaj, Michał, jest początek meczu, nie chcę być jeszcze, wiesz, taki niemiły dla gospodarzy. Skakał teraz do piłki Wicki. No tak, protestuje trener Unii Solec. Jego zdaniem dopełnił się przewinienia zawodnik Olimpii Grudziądz, ale nie ma na to czasu, bo już gramy. Dośrodkowanie w pole karne. Poradził sobie bez problemu Olszewski. Mał jeszcze tam asekurację i szansa teraz na akcję Olimpii Grudziądz. Zwolnione teraz troszeczkę tempo. Próbują atakować lewą stroną. Długa piłka w kierunku Amarildo. Czy sobie poradzi? Poradził sobie Witkowski. No nie ma za dużo miejsca na grę Unia Solec. Po dwóch, po trzech Grudziądzan dobiega do zawodnika holującego piłkę. Kończy się to oczywiście natychmiastową utratą, ale z drugiej strony też Unici wysoko wychodzą z pressingiem, no i niewiele brakowało, a błąd drużyny Gieksy wykorzystałby jeden z zawodników Solca. Teraz mamy odgwizdany faul dla drużyny przyjezdnej. Na pewno są bardziej wypoczęci zawodnicy Olimpii Grudziądz, dlatego że nie rozegrali swojego spotkania tydzień temu, tak jak widzieliście Państwo na naszej planszy przed tym spotkaniem. Pojechali nadaremnie, tak naprawdę płyta boiska nie została przygotowana przez gospodarzy, za co otrzymali walkover, natomiast Unia Solec stoczyła bardzo ciężki bój na wyjeździe w Polonii Środzie Wielkopolskiej. Tak naprawdę musieli udać się tam do środy, ale występowali jako gospodarz. Unia prowadziła 2-1 i straciła bramkę wyrównującą już w doliczonym czasie gry. No po 14 minutach, niespełna 14 minutach spotkania, póki co mamy taką rwaną dosyć grę, często drobne lub też nie faule z jednej, jak i z drugiej strony. W sumie po jednej akcji, może nie stuprocentowej, ale z takiej, której można było pokusić się o strzelenie bramki dla każdej drużyn. Poza tym nic ciekawego się nie działo, a do protokołu meczowego odnotowana jedynie kartka, z tego co pamiętam. Chorwata. Opóźniają troszeczkę grę zawodnicy z Grudziądza. Ale Olszewski posyła długą piłkę. Zbierze to Amarildo, jest najwyższy, wykorzystał swój wzrost. Długa piłka na Kamila Żylskiego, bez problemu
poradził sobie z tym zagraniem. Stoper Olimpii, piłka już w rękach Olszewskiego i po raz kolejny Olimpia buduje od tyłu swoją akcję. Tak, no czekamy troszeczkę na ożywienie tego spotkania. Hayashi, dobry balans ciałem. Już atakuje piłkę Żylski, poradził sobie stoper Olimpii Grudziądz. Odpalona teraz piłka wysoko przez jednego z prawoskrzydłowych Olimpii. Zacznie od autu Unia Solec, ale nie wiem, czy Marcin zauważyłeś, każda akcja Unitów według ich, która ma być niebezpieczna oczywiście, zaczyna się od długiego zagrania na szybkiego Żylskiego. Tak, jest konstruowana głównie lewą stroną, jeśli chodzi o perspektywę Unitów. Sędzia pokazuje piłka dla Gieksy. Dobre przyjęcie piłki. Błąd teraz zawodnika Unii Solec. Ale też nie poradził sobie Gutowski i już oddalają niebezpieczeństwo goście. Cabrera. Oj, teraz chyba błąd tak. Sędziego, bo Amarildo nie był na spalonym. Na spalonym był teraz powracający zawodnik. Z drugiej strony nie widzę numeru. Ale z tego, co mi się wydaje, Piotr Owczarek. Chorwat. Zejście do środka pola. Wycofanie do Witkowskiego. No naciska i... Amarildo. Nie może się pomylić. Pelczarski nie pomylił się. Przeszkodzili sobie dwaj zawodnicy w zielonych koszulkach. Dobrze głową Hayashi. I teraz Babiarz. Dośrodkowanie w pole karne, ale poradził sobie stoper Olimpii Grudziądz. Jeszcze będzie szansa na kolejną akcję Unii Solec. No tym razem już niedokładne zagranie w pole karne. Ma piłkę pod nogą Olszewski. Nic z tego, nawet nie zdecydował się na łapanie piłki. Olszewski opanował nogami. Ja tutaj czytam na czacie od kibiców, żebyśmy pokazali kibiców. Powiem wam szczerze, że nie mamy jak. Mamy tak ustawioną kamerę w takim miejscu, która nie pozwoli nam na pokazanie, o może w jedną stronę trybun, w drugą stronę może też poprosimy naszego operatora kamery za chwilę, żeby pokazał siedzących fanów. Nie chcielibyśmy przegapić czy jakiejś istotnej sprawy, która będzie się działa akurat na placu gry. Zobaczmy teraz Jarzec. Kolejna akcja Olimpii Grudziądz prawą stroną. Kacper Jarzec dobrze wchodził w pole karne. Myślę, że jednak niepotrzebnie ryzykował samotnego dryblingu. Zobaczmy, bo teraz ma szansę Unia Solec. Pacek. Ależ jest szybki. I powalony, ale zdaniem sędziego nie było absolutnie faulu. Wyraźnie pokazał arbiter, że było czysto. Oczywiście niezadowoleni ze strony kibiców Unitów. Zresztą powalić takiego chłopa jak Pacek, to też trzeba mieć troszeczkę siły fizyczne. Leży jeden z zawodników Gieksy na boisku, Amarillo jednak kontynuuje akcję. Nie decydują się jeszcze na wybicie futbolówki. Skoro nie zdecydowała się na wybicie piłki jednak i druga drużyna, pan Bartłomień Zywert postanowił wziąć sprawę w swoje ręce. Zatrzymał akcję rozpoczynającą Unii Solec, ale już mamy grę z powrotem. Zagranie w stronę Amarildo. Nie dochodzi do
do piłki zawodnik z numerem 17 i od bramki zacznie pelczarski Aleks. Tak, a my mamy do Państwa serdeczną prośbę. Jeżeli podobają się Wam nasze transmisje, jeśli chcecie je cały czas oglądać, jeżeli chcecie, żebyśmy jeździli po regionalnych stadionach, pokazywali dla Was ciekawe mecze, czy to piątej, czwartej czy trzeciej ligi, to zrzućcie się na paliwo. Teraz ktoś może powiedzieć, że przecież mamy partnerów kanału. Tak, zgadza się, mamy partnerów kanału. Są to firmy, które jak do tej pory samodzielnie sponsorują wszystkie nasze wyjazdy. Są to firmy, które poczyniły już ogromny wydatek, dlatego że zakupiły sprzęt cały potrzebny do transmisji. Jak na razie wspierają nas. Natomiast widzicie Państwo, że mamy ciężkie czasy, firmom jest bardzo ciężko, dlatego nie jesteśmy już w stanie bazować tylko na pomocy tych trzech partnerów naszego kanału i mamy dla Was serdeczną prośbę o zrzutkę na paliwo. Potrzebujemy około 2-3 tysięcy miesięcznie na nasze wyjazdy, żebyśmy mogli dalej robić to, co robimy. Tak naprawdę jesteśmy umówieni z naszymi partnerami, że jeżeli nawet tych zrzutek będzie mało, no to oni dalej będą sponsorować 3-4 mecze miesięcznie. Natomiast w ten weekend pokazujemy aż 3 spotkania, także widzicie Państwo, że różnica byłaby kolosalna. Dlatego ogląda nas teraz około 600 osób. Gdyby każda z tych osób oglądających dała po złotówce, to mielibyśmy już 600 zł i starczyłoby to nam na 2 transmisje minimum. Matematyka, powiem Ci, w Twojej głowie jest perfekcyjna. 600 razy 1 daje 600, ale tutaj Marcin ma rację. Słuchajcie, tak naprawdę sponsorzy kanału są również sponsorami Naprzodu Jabłonowo, także wszystkie mecze Naprzodu na pewno będą pokazywane na antenie plus 3-4 mecze dodatkowo. Tam generalnie, gdzie będzie bliżej, wygodniej, gdzie nie będzie to kolidowało z meczami naszej macierzystej drużyny, także będziemy tam uczęszczać. No, również czekamy na zaproszenia od klubów, a tak naprawdę, tak jak Marcin powiedział, nie chodzi o nie wiadomo jakie pieniądze, tylko o to, żeby chłopacy mieli na paliwo, bo sprzęt i samochód jest udostępniany przez stałych sponsorów kanału. I dlatego może w ten sposób też prosimy o tego typu pomoc. Tak, i też żeby była jasność, żaden z pracowników czy wolontariuszy Naprzód TV nie otrzymuje żadnego honorarium. Nam nie chodzi o to, żebyśmy my zarabiali na tym, co robimy. Chcemy dalej, żeby wszystkie transmisje były bezpłatne. Natomiast tak jak powiedziałem, potrzebujemy wsparcia, dlatego że nie chcemy robić dwóch czy jednego spotkania tygodniowo. Chcemy robić na przykład 2 spotkania w sobotę, 2 w niedzielę, także łącznie w miesiącu mielibyśmy prawie tych transmisji 16. Ale żeby to wszystko się udało, to potrzebujemy też wsparcia kibiców. Chorwat w pole karne, tam jeszcze jeden z unitów próbował w nietypowy sposób uruchomić napastnika, ale zagranie było na tyle nieudane, że piłka od razu w rękach Olszewskiego. Stracił piłkę Gutowski. Teraz Hayashi, ale jednak poradził sobie Skurecki. Jesteśmy już blisko pola karnego. Dojdzie do piłki Amarildo! Mamy jęk zawodu na trybunach. Doskonała interwencja Aleksa Pelczarskiego uchroniła Unitów przed utratą gola. Zresztą Państwo mogą samo zobaczyć teraz na powtórce. Dobrze wziął sobie na plecy Amarildo obrońcę, obrócił się z piłką. Wszystko wykonał perfekcyjnie poza strzałem, który mógł być bardziej precyzyjny i wtedy zawodnicy w zielonych koszulkach już by biegli w kierunku kibiców, żeby cieszyć się ze strzelonej bramki. Ale zobaczmy, teraz mamy pole karne. Pomylił się z wyjściem Pelczarski. Cały czas Gieksa przy piłce. Nie pozwoli opuścić futbolówce, no jednak chyba inny miał pomysł na tą akcję Warcholak. Pozwolił piłce opuścić boisko, Olimpia zaczęła od autu. Teraz stracił piłkę Olszewski, mają szansę, ale gdyby to lepiej troszeczkę rozegrali, to wtedy mieliby szansę zawodnicy z Solca Kujawskiego. Tymczasem muszą kolejną akcję już konstruować od własnego bramkarza. Proste błędy przy wyprowadzaniu piłki można dostrzec w szeregach Unitów. Bierze się może to trochę z presji wywoływanej przez zawodników w zielonych koszulkach.
Tak jak już wspominaliśmy, po dwóch, po trzech podwajają krycie i pressing zawodnicy Gieksy. Ciężko z takich sytuacji wychodzi się drużynie z Solca. Kolejna akcja prawą stroną. Skurecki do środka. Powalczył tam jeszcze Owczarek. Piłkę mamy już na lewej stronie. Zagranie w pole karne. No nie dochodzi Amarildo. A strzał Państwo sami widzieli. Tak. Nieskuteczne to uderzenie Sebastiana Olszewskiego. No ale będziemy zobacz, z drugiej strony, gdzie, zobacz, gdzie się Olszewski znalazł przy akcji ofensywnej, tak? Prawy obrońca, a znalazł się praktycznie na środku szesnastki, także widać, jak mocno skrzydła operują w drużynie z Grudziądza. Tak, a ja widzę dyskusję na czasie na temat tego, co powiedziałem, także drodzy Państwo, jeszcze raz wyraźnie podkreślam, mamy sponsora kanału, który zakupił cały niezbędny sprzęt, który również udostępnia nam studio do naszych transmisji ze studia. Mamy również partnerów transmisji, którzy dają samochód, dają pieniądze na paliwo. To dzięki nim możemy pokazywać to spotkanie, spotkania takie jak te. Natomiast jeszcze raz wyraźnie podkreślam, my na transmisjach nie zarabiamy ani złotówki, ani zarówno od partnerów, ani od klubów. Także to pieniądze, które chcemy zebrać, będą pokrywały jedynie wyłącznie koszty paliwa. Witkowski, długa piłka, znalazł tam jeszcze głowę kolegi, zobaczmy co się będzie działo, ale Olszewski przytomnie wyłapuje futbolówkę i już rozpoczyna akcję, tym razem lewą stroną, podcinany w tej sytuacji jeden z zawodników z Gieksy, sędzia odgwizdał, rzut wolny. I tak jak mieliśmy rwane spotkanie przez pierwsze 15 minut, w kolejnych 10 nic się nie zmieniło. Główną atrakcją w tym meczu póki co jest człowiek ubrany na różowo. Powalczył tak, tam Amarildo. Najbardziej zapracowany na boisku jest. Naciska Żylski, ale poradzili sobie zawodnicy Olimpii Grudziądz. Ma piłkę Cabrera. I kolejna akcja. Prawą stroną piłka już pod nogami Olszewskiego. Niezwykle kreatywny zawodnik w szeregach drużyny Gieksy. Zobaczmy teraz. Będziemy mieli zagranie do środka pola. Bardzo dobrze obrócił się jeden z zawodników w zielonej koszulce. Zagranie do prawej strony, Olszewski, będzie próba dośrodkowania, zobaczmy teraz, ale przytomnie Pelczarski na 5 metrze wyłapuje futbolówkę, no nic z tej akcji niestety nie będzie. Świetnie przeczytał to bramkarz Unisolec Kujawski. Pelczarski, Witkowski, dwóch młodzieżowców w szeregach Unisolec Kujawski, zarówno... O, remis również mamy w Olimpii Grudziądz, też dwóch młodzieżowców. Ale zobaczmy, bo napędzają ten atak Unici. Za słabe uderzenie. Poradził sobie bez problemów Adrian Olszewski. Niespełna pół godziny gry za nami. I tak naprawdę na razie jedna bardzo dobra sytuacja Amarildo z 23 minuty. Oprócz tego możemy odnotować jedynie żółtą kartkę i kilka fauli. Zobaczmy teraz Amarildo, tym razem po lewej stronie, dobrze obraca się z piłką Brazylijczyk, Amarildo, próba strzelenia w pole karne, no i tam jeszcze do piłki próbował doskoczyć jeden z zawodników z Gieksy, chyba Wicki. Zablokowane uderzenie chyba jeszcze po nogach zawodnika Gieksy. Nie, przepraszam, to nie był Wicki, tak, tylko Skurecki. Hayashi ze Skureckim starli się o piłkę. Chyba ostatni futbolówki dotknął zawodnik Olimpii Grudziądz, a raczej na pewno dlatego, że od bramki zaczyna Pelczarski. Walka w środku pola. Moim zdaniem nic nie było, również to zdanie podziela
główny arbiter spotkania. Szybkie przerzucenie na drugą stronę. Olszewski. Jest. Dobrze pokazuje się Owczarek. Ponownie piłka trafia do Olszewskiego. Troszeczkę nabiera tempa ta akcja. Pokazywał ręką Skurecki do Olszewskiego. Patryk, zagraj mi za linię obrony, ale chyba inne rozwiązanie wolał wybrać w tej sytuacji Sebastian. Teraz Jarzec przewrócił się. Zupełnie bez żadnego kontaktu z rywalem. Jeszcze próbował wyłuskać futbolówkę. No i powalony na boisko Sebastian Pacek. Mocne i głośne protesty gości i ukarany żółtą kartką. Albo Jarzec, albo Cabrera. Cabrera chyba dostał żółty kartonik. Ale speaker Michał podpowiada nam, tak, że jednak Kacper Jarzec zobaczył żółty kartonik. Wykorzystał doświadczenie boiskowe w tej sytuacji Pacek. Zatrzymał się, widząc pędzącego w swoją stronę zawodnika z Grudziądza. Wywalczył rzut wolny w sumie z miejsca zupełnie niezagrażającego ich bramce, ale również żółtą kartkę po stronie przeciwnika. Nie doszedł do piłki Szymon Babiarz. Natomiast nie czekali gospodarze, już szybkie wznowienie. Oj, bardzo niedokładne podanie. Nie miał szans dojść do piłki Patryk Skurecki. Futbolówka opuszcza plac gry. Chyba jednak za szybko mogli troszeczkę poczekać dłużej. Zdecydowanie lepiej przygotować tę akcję, niż tak bezsensownie trafić piłkę gospodarze. Wznawiają odrzutu z autu goście. Powalczył Warcholak i to właśnie on wygrał główkę. Oj, tam nie wiem, czy nie, czas, troszeczkę nakładką nie wchodził Cabrera. Jednak czysto. Będzie Sikorski, zagranie wycofanie do Olszewskiego. No i z wielkim spokojem Adrian zagrywa piłkę do boku do kolegi. Powalczy Amarildo. Wysoki, silny jednak. Z Kujawą. Poradził sobie właśnie z nim Kujawa. Tymczasem Babiarz. Dośrodkowanie. Zamykał to wszystko Żylski, jednak zdaniem sędziego mieliśmy jakąś nieprawidłowość. Chyba będziemy mieli rzut wolny z wysokości pola karnego z prawej strony. Według sędziego było odgwizdane jakieś przewinienie. Może mamy chwilę czasu, może realizator nam puści powtórkę, bo sam nie zauważyłem, żeby coś tam było takiego, co by można było odgwizdać. A zagranie ręką chyba po ręce kapitana Olimpii. Zdaniem sędziego piłka się prześlizgnęła, stąd będziemy mieli rzut wolny. A ja już, Michał, odpowiadam szybciutko panu Jakubowi Owczarkowi, kiedy komentujemy następny mecz. A będzie to całkiem niedługo, bo już jutro o godzinie 12 będziemy transmitować mecz 5 ligi, gdzie BKS Bydgoszcz zmierzy się z Naprzodem Jabłonowo-Pomorskie. Natomiast potem zostajemy nadal w Bydgoszczy i od godziny 16 będziemy pokazywać mecz dwóch drużyn walczących o awans do 4 ligi. W Bydgoszczy, tak jak powiedziałem, GLKS Dobrz Wudzyn zmierzy się z rezerwami Olimpii Grudziądz. Także pewnie część zawodników zasiadających na ławce zobaczymy też w jutrzejszym meczu. Tak. Zazwyczaj dwóch, trzech zawodników wysyła trener pierwszego zespołu, aby pomóc rezerwom. Chyba za tydzień jest jeszcze, nie wiem, czy już zadecydowali chłopacy, czy jedziemy do Włocławka komentować mecz, czy też. A to nie miała być tajemnica? Niespodzianka? Nie no, żartuję. Jeśli są tutaj fani Olimpii Grudziądz na naszej transmisji. Ale zobaczmy teraz, pewno, bo może być ciekawa akcja drużyny gospodarzy. Wyhamował troszkę tą kontrę środkowy, tak, to będziemy Olimpii. To będziemy mieli weekend z Olimpią Grudziądz. Dzisiaj pokazujemy pierwszą drużynę. A wszystkim, którzy chcą oglądać dalej mecze Olimpii Grudziądz, to zapraszamy jutro od godziny 16. Zapiszcie sobie tą datę i godzinę, bo Olimpia zmierzy się na wyjeździe w Bydgoszczy z GLKS-em Dobrz Wudzyn. Z tego, co się orientuje, GLKS po wzmocnieniach, myślą o awansie do Ligi Czwartej. Zresztą niedługo będzie do użytku oddany ich obiekt, jak na piątą ligę, i te czasy naprawdę bardzo, bardzo fajne zestawienie i dużo zainwestowanej kasy w tamto miejsce, także naprawdę podziwiam, nie wiem, czy gminę, czy sponsorów, czy też inne instytucje, które wydały tyle
forsy, żeby zbudować w małej miejscowości taki fajny obiekt z oświetleniem. Chyba nawet oświetlenie będzie normalnie dopuszczone regulaminowo do rozgrywek, z tego co rozmawialiśmy. No tak, tam podobno jeńców nie biorą. Z drużyną, będzie na bogato. Zarządem z Wodzyna. A drodzy Państwo, żeby być na bieżąco ze wszystkimi naszymi transmisjami, to zachęcamy do subskrybowania naszego kanału Naprzód TV. Dajcie suba, zostawcie lajka pod transmisją, włączcie powiadomienia, wtedy będziecie na bieżąco. Czy to będziemy transmitować jakiś mecz ciekawy, czy będziemy organizować jakieś studio, dostaniecie powiadomienie i będziecie mogli być z nami podczas naszych transmisji. Też oczywiście zachęcamy do polubienia naszego fanpage'u na Facebooku. Jest to miejsce, w którym jest to miejsce, gdzie najpierw ogłaszamy wszystkie nasze transmisje, także jeżeli ktoś chce być na bieżąco z naszymi planami, no to właśnie Facebook jest pierwszym takim miejscem, gdzie ogłaszamy nasze plany. Zobaczmy tymczasem, co dzieje się na boisku. Zgrywa piłkę głową Chorwat. Będzie miał teraz troszeczkę więcej miejsca Żylski do Babiarza. Oj, nastrzelony teraz Babiarz przez swojego kolegę. Także troszeczkę kuriozalna sytuacja. Chyba przecenił umiejętności przyjmowania piłki Babiarz swojego kolegi. Amarildo. Twardo na nogach Brazylijczyk. Ciężko mu zabrać futbolówkę. Zresztą kawał chłopa z tego co widać. Dobrze, obrócił się z piłką. Jeden z zawodników z Grudziądza, próba wstrzelenia w pole karne, jednakże wszystko skończyło się na nogach obrońców ze Solca. A tak jak Michał powiedziałeś, szykujcie się wszyscy fani Włocławi, Włocławek, bo za tydzień jesteśmy we Włocławku, skąd na żywo pokażemy mecz miejscowej Włocławi z Kujawianką Izbica Kujawska. Włocławia jest liderem czwartej ligi, dosyć pewnie z Elaną walczy o awans do wyższej klasy rozgrywkowej, także zapowiada nam się bardzo ciekawe starcie. Zobaczmy teraz, nie, jednak nic z tej akcji Unii nie wyjdzie, pomylił również się w wyprowadzeniu piłki jeden z zawodników z Gieksy. Zagranie do Amarildo, sprytne. Dobrze, teraz przejście piłkę. Brazylijczyka, zobaczmy jakie rozwiązanie wybierze Amarildo. Amarildo w pole karne. Szukał Skureckiego, natomiast dobrze, teraz wracał jeden z zawodników Unii Solec Kujawski. Ani do Skureckiego, ani do Sikorskiego piłka nie dochodzi i dalekim wykopem ratuje się Unia od groźnej akcji. Chyba będziemy mieli próbę wrzucenia bezpośrednio piłki z autu w pole karne. Tak, czasami takie najprostsze środki są bardzo efektywne. Także Warcholak, zobaczmy. Tak, daleki wrzut. No i chyba bramka samobójcza. Tak mi się wydaje, proszę Państwa, że mamy bramkę samobójczą. Także zobaczmy na powtórkę. Ledwo co zdążyliśmy powiedzieć, że czasami proste środki są efektywne i zobaczcie, kapitan Olimpii wrzuca piłkę w pole karne. No i wydaje mamy, mi się, że z numerem tak, trzecim Witkowski Kacper pokonuje młodzieżowca na bramce Pelczarskiego i wynik mamy teraz 1-0 dla Gieksy. A muszę Państwu powiedzieć i Tobie, Michał, że jest to pierwsza bramka w tym sezonie Kacpra Witkowskiego. Tylko szkoda, że do swojej bramki, nie? No co się nie udało zawodnikom w zielonych koszulkach, udaje się to zawodnikowi w białym trykocie. Dla Gieksy jest to oczywiście nieistotne, kto bramkę strzela przeciwnikowi, nawet mogą sobie strzelać sami, ale zobaczmy teraz dobre zagranie w pole karne, piłka jednak w rękawicach Olszewskiego. Tak, nie doszedł do piłki Krawczenko, ale dobry pomysł miał Sebastian Pacek na rozegranie tej akcji.
Wicki. Walczy Skórewski, Jarzec. Na lewą stronę. Uderzenie, ale niecelne. 2-3 metry nad bramką zdecydował się właśnie na uderzenie sprzed pola karnego. Zawodnik chyba 23, tak? Chyba kapitan tak, uderzał. No póki co widać, że stałe fragmenty lepiej wychodzą w wykonaniu wrzutu z autu kapitanowi Olimpii. Odepchnięty zawodnik Olimpii Grudziądz był blisko, arbiter główny, także wyraźnie pokazuje, że będzie faul i rzut wolny dla zawodników w zielonych koszulkach. A ja, korzystając z chwili przerwy, chciałbym podziękować partnerom transmisji, którzy umożliwili nam przyjazd dzisiaj do Grudziądza i pokazanie tego meczu. Są to firma Greenpack, producent obiektów z drewna, firma Smart Eco, dostawca fotowoltaiki, pomp ciepła oraz firma Bart Klasą, mobilni barmani na wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe. Tak, imieniny, urodziny, gwiazdki, osiemnastki, ale zobaczmy teraz, bo skiksował po stronie Olimpii jeden ze środkowych, później też niedokładne przyjęcie zawodnika z Solca i nic z tej akcji nie wyszło. Ofiarnie teraz piłkę zgrywa do kolegi Skórecki. Olszewski. Dobrze wyłuskał piłkę Pacek i szansa na kontrę. A i teraz bez problemu poradził sobie z tym zagraniem Krzysztof Wicki, który teraz jeszcze starł się z Packiem. Zacznie Olimpia. Olszewski, piłka kolejny raz po prawej stronie, próba znalezienia Amarillo, ten jeszcze przedłuża w pole karne, ale ostatecznie piłka nie znalazła nikogo z kolegów w zielonych koszulkach. Żylski. Wycofanie do Olszewskiego. No i długim podaniem tym razem Adrian próbował uruchomić akcję swojego zespołu. No i tylko out dla Olimpii Grudziądz z lewej strony boiska. No tak, Michał, emocji jak na lekarstwo. Oprócz tego, że mieliśmy jeden dobry strzał, że mieliśmy bramkę, to bardzo rwana gra. Przeważa jednak Olimpia Grudziądz, tak jak się spodziewaliśmy. Natomiast chyba też oczekiwaliśmy troszeczkę lepszej postawy od zawodników Solca Kujawskiego. Czy moim zdaniem i tak się dobrze prezentują, bo często próbują wyprowadzić groźny kontratak. Troszkę mają problemy z wyprowadzeniem piłki ze swojego pola karnego, jeżeli Olimpia wyjdzie i przypresuje wyżej. Ale zobaczmy teraz. Skórecki. No, nie znalazł tym podaniem żadnego ze swoich kolegów. Patryk. Ale cały czas Olimpia przy piłce, która już wraca pod nogi Unitów. Kolejna próba zagrania piłki. No i właśnie, Michał, o tym mówiłem. Że tak zwany jak ten taki znany serwis na Facebooku, czyli laga do przodu. No tak, właśnie o tym mówiłem, że spodziewaliśmy się na pewno dokładniejszych zagrań, dokładniejszych podań. No tak, bo jak na razie są tylko tłem i tak dla dzisiaj dość wolno grającej Olimpii Grudziądz. Tracą no z tym, że jeżeli już lagujesz, to albo logujesz za plecy ostatniej linii, albo grasz taką piłkę, z której chociażby można wywalczyć rzut wolny, czyli piłka musi iść wysoko, bo sędzia w momencie walki, gry w powietrzu może zagwizdać wszystko, a takie piłki, które grają Unici, po prostu często lądują na głowie zawodników z Gieksy i nic z tego nie ma.
Tak, a widzicie Państwo teraz plan naszych transmisji na ten weekend. Dzisiaj jesteśmy w Grudziądzu, skąd pokazujemy starcie Olimpii z Unią Solec. Natomiast jutro zaczynamy nasze transmisje o godzinie 12. Będziemy w Bydgoszczy. Najpierw pokazujemy starcie budowlanych KS Bydgoszcz z naprzodem Green Pack Jabłonowo-Pomorskie. Ten mecz od godziny 12. Następnie przenosimy się na inne boisko i będziemy pokazywać starcie aspirujących do awansu GLKS-u Dobrzy Wuzyn z rezerwami Olimpii Grudziądz. Także taki jest plan naszych transmisji na ten weekend. Na niedzielę nic nie planujemy, tak jak mówiliśmy wcześniej, mamy ograniczone środki, także jeżeli chcecie Państwo, żebyśmy tych meczy robili coraz więcej, no to tak jak już wcześniej mówiłem, zapraszamy do wspierania naszego kanału. Link do zrzutki macie w opisie do tej transmisji. O, i teraz będzie, bo była ręka. Chyba Pacek ręką zagrał piłkę. Słuszne protesty. Leży jeszcze jeden z zawodników Gieksy. No gdyby mógł tutaj arbiter podejść do nas, zobaczyć powtórkę, to nie miałby żadnych wątpliwości. Może jeżeli będzie chwila czasu, zinterpretuje, ale zobacz, już piłka wraca pod nogi Gieksy. Kółeczko Skureckiego. Generalnie z zagraniem ręką to co roku się przepisy zmieniają. Ja ostatnio rozmawiałem z jednym z arbitrów. Ja oczywiście lig niższych, czyli tych, których komentujemy. I jeżeli zawodnik jest odwrócony tyłem, piłka może trafić w jego rękę. Nawet jeżeli powiększy obrys ciała. Ale z drugiej strony, no wiadomo, że panowie, którzy biegają po boisku, mają włączone myślenie podczas grania, no i łatwo w ten sposób często zasłonić piłkę, która... Tak, nie doliczył nam arbiter ani jednej dodatkowej minuty do pierwszej połowy tego spotkania. I Olimpia do przerwy prowadzi z Unią Solec Kujawski, natomiast my, Michał, mamy teraz tą sytuację z ręką. Zobaczmy. No, zdecydowanie piłka prześliznęła się po prawej ręce napastnika przyjezdnych, aczkolwiek no, był odwrócony tyłem i myślę... Był odwrócony i skakał, także można powiedzieć, że był to naturalny... Tak, ale to jest głupi przepis. Według przepisów można dotknąć w ten sposób ręką, no ale dla mnie ręka to jest ręka i mimo wszystko jeszcze taki duży chłop jak Pacek, no generalnie dotknął piłki nie tą częścią ciała, którą może według przepisów i karny powinien być odgwizdany, bo również zmienił kierunek piłki. Tak, może nie leciała w stronę bramki ani między słupki Pelczarskiego, aczkolwiek no, zagranie w polu karnym powinno być zinterpretowane inaczej. A ja, korzystając z okazji, chciałbym podziękować firmom, instytucjom, dzięki którym dzisiaj przyjechaliśmy do Grudziądza, a więc firma Green Pack, obiekty z drewna, altany, wiatki, garaże, domki letniskowe lub też inne rzeczy z drewna, które sobie sami wymyślicie. Smart Eco, fotowoltaika, pompy ciepła. Zapraszamy w Grudziądzu na ulicę Szosę Toruńską i bar z klasą Mobili Barmani na różnego rodzaju uroczystości, imieniny, urodziny Gwiazdki Osiemnastki. I słuchajcie, ostatnio w trendzie również są rozwody, tak jest. Takie, na których robi się imprezę, także również można chłopaków zaprosić, bo koniec może się okazać początkiem czegoś fajnego, a z nimi to naprawdę imprezy wychodzą grube. Także słyszymy można się... z klasą i oprócz tego, że jest to firma, która organizuje mobilne bary, to jeszcze też organizuje pokazy barmańskie, coraz modniejsze w naszym kraju. Tego nie wiedziałem, ale dobrze, że to wszystko uzupełniłeś. Także widzimy się, słyszymy się za około 15 minut. Nie odchodźcie od odbiorników. Zapraszamy na drugą połowę Olimpii Grudziądz z Unią Solec Kujawski. Do usłyszenia. Wolin. Klub z okazji stulecia jest...
Thank you.
Halo, halo. Witamy ponownie po przerwie. Już Państwo widzą, że zawodnicy zarówno jednej, jak i drugiej drużyny przygotowani do drugiej połowy. Z tego, co widzimy, chyba będziemy mieli jedną zmianę w Olimpii Grudziądz. Przygotowany do wejścia zawodnik z numerem 64, czyli młodzieżowiec Nawrocki Jakub. Tak. Kto opuścił boisko, za chwilkę Państwu zakomunikujemy. Czekamy na pierwszy gwizdek arbitra i na rozpoczęcie drugiej odsłony meczu pomiędzy Olimpią Grudziądz a Unią Solec Kujawski. Tak, dodajmy jeszcze najważniejszą informację, że Olimpia prowadzi z Unią 1-0 po samobójczej bramce zawodnika Unii Solec Kujawski Kacpra Witkowskiego, który, tak jak zaznaczyłeś, strzelił swojego premierowego gola na boiskach trzeciej ligi. Tak, w tym sezonie. Kacper Jarzec, jego miejsce na placu gry zajął zawodnik numerem 64 Jakub Nawrocki. Także słyszeliśmy spikera, boisko opuścił Jarzec. Za niego, tak jak już Państwu wspominaliśmy, Nawrocki. Tak, a to, że Jarzec opuścił boisko, to Michał, moim zdaniem, oznacza to, że jutro go zobaczymy w zespole rezerw Olimpii Grudziądz. Oglądaliśmy go nieraz w tym zespole podczas naszych transmisji. Zawsze prezentował się z dobrej strony, podobał nam się ten zawodnik. Dzisiaj zszedł po 45 minutach, może jutro będzie grał właśnie w rezerwach Olimpii. A ja jeszcze tylko przypomnę tym, co nie słyszeli. Jutro Olimpia II Grudziądz zmierzy się na wyjeździe z Bydgoszczy o godzinie 16 z GLKS-em Dobrz Wudzyn i my to spotkanie dla Państwa pokażemy, także zapiszcie sobie jutro godzina 16 GLKS Dobrz Wudzyn Olimpia 2 Grudziądz. Lub też subskrybujcie nasz kanał i wtedy będziecie na bieżąco, bo będziecie zawsze dostawać powiadomienia, jak tylko rozpoczniemy jakąś naszą transmisję lub nawet kiedy tą transmisję zaplanujemy. Bliźniacza sytuacja z wrzuceniem piłki z autu prosto w pole karne. Raz już się to Warcholakowi udało. Zobaczmy, daleko wniesiona piłka i musiał się teraz dobrą interwencją Aleks Pelczarski ratować. Po raz kolejny Warcholak zaskoczył dobrym wyrzutem z autu z wysokości pola karnego. Zobaczmy na powtórkę. Aczkolwiek tym razem strzelał na bramkę Pelczarskiego. Już zawodnik Olimpii Grudziądz, nie byłoby to trafienie samobójcze. Także dwie najgroźniejsze sytuacje w sumie z trzech były sprekurowane poprzez rzucenie piłki z autu. Amarildo, piłka troszkę odskoczyła. Dobra, Amarildo. Walczył z nim Hayashi. Przedziera się zawodnik Olimpii Grudziądz. Jeszcze Cabrera. I ponownie blokuje dośrodkowanie Hayashi. Pacek. Pacek, zobaczmy. Przedarł się przez jednego obrońcę, ale złe zagranie do tyłu. Piłka już wraca pod nogi zawodników Gieksy. Mamy zagranie do prawej strony. Nawrocki. Dobrze, króciutko, dobrze odwrócił się. I piękna bramka! Kapitalne uderzenie, 48 minuta gry i Olimpia Grudziądz podwyższa prowadzenie z Unią Solec 2-0. No i chyba można powiedzieć, że trener Grudziądzan miał nosa na wpuszczenie Nawrockiego, bo chyba to właśnie zawodnik z numerem 64. To na pewno odgrywał, a wydaje mi się, że bramkę zdobył ktoś inny. Ja obstawiam, że strzelcem był Konrad Gutowski, ale musimy poczekać na potwierdzenie. No i tak, Marcin, miałeś rację, Gutowski podwyższa na 2-0. Słyszymy teraz speakera, który już ma więcej emocji w swoim głosie, nawet próbuje zmotywować znajdujących się kibiców na stadionie przy Piłsudskiego do tego, aby skandowali nazwisko strzelca bramki numer 2 w tym meczu. Tak, no ożywili nam się na chwilkę tylko kibice gospodarzy, natomiast już jest zupełna cisza na trybunach. Nie ma dzisiaj zorganizowanego dopingu w Grudziądzu.
Myślę też, że to jest spowodowane godziną rozpoczęcia spotkania. 15:30 jest to jeszcze czas, gdzie większość sympatyków Grudziądza jest po prostu w pracy. Gdyby ten mecz zaczął się później lub też odbył się w sobotę, podejrzewam, że trybuny stadionu grudziąckiej Olimpii również by zapełnione były większą frekwencją ludzi. No tak, zdecydowanie. No, musielibyśmy po prostu zapytać włodarzy zespołu klubu z Grudziądza, dlaczego wybierają takie terminy na mecze na własnym stadionie. Bo już przyzwyczaili nas w tej rundzie, że wszystkie spotkania w Grudziądzu rozgrywane są właśnie w piątek. Zobaczmy teraz, naciska z lewej strony Gutowski. Amarildo! No by mielibyśmy drugą bramkę samobójczą w tym spotkaniu. Chętnie zobaczymy powtórkę. Chyba Hayashi teraz pokonałby swojego bramkarza, ale zobaczmy, jak to się wszystko wydarzyło. No niepotrzebnie wdał się w dribbling Babiarz. Gutowski przejmuje piłkę, zagrywa do Amarildo. Ten próba prostopadłego zagrania wzdłuż pola karnego, przecina piłkę Hayashi i niewiele brakowało, a Pelczarski wyjmowałby piłkę po raz trzeci z własnej bramki. Zobaczmy, krótkie rozegranie rzutu rożnego, strzelenie w pole karne. Zbyt lekka centra na nogach zawodników w Unii. Ta jednak już wraca w szeregi Olimpii Grudziądz. Gutowski, dobre zagranie do Skóreczki, do Skóreckiego, przepraszam. No i nic z tej akcji nie wyszło. Ale musi być na pewno czujny w tym meczu Aleks Pelczarski, dlatego że chcą ponownie zaskoczyć go zawodnicy własnej drużyny. A jak to kiedyś miał sketch jeden z kabaretów. No po prostu do swojej bramki jest łatwiej trafić, dlatego że bramkarz się nie spodziewa. Wycofanie właśnie do rzeczonego Pelczarskiego. Problemy z wyjściem z własnego pola karnego przez chwilę miała Unia Solec. Ta druga bramka trochę jak kubeł zimnej wody na głowę zadziałała na drużynę przyjezdnych. No ale chyba było takie zamierzenie trenera gospodarzy wyjść na drugą połowę i dobić przeciwnika drugą bramkę od razu na początku pierwszej połowy, ale zobaczmy teraz dobre wyjście Pacek, które będzie szybszy. No i Olszewski zdecydował się na wyjście z bramki, co zrobił skutecznie, ubiegł napastnika przyjezdnych. Tak, dobre wyjście bramkarza gospodarzy. Babiński, krótko, z Babiarzem. Niedokładne podanie poradził sobie Warcholak, już nie sięgnął też piłki Amarildo. Cały czas utrzymują się przy futbolówce zawodnicy w białych koszulkach. Warcholak, naciska go Babiarz. Ale kapitan gospodarzy pozwolił piłce opuścić bezpiecznie boisko. Zacznie od bramki Olszewski. No jeśli Unia będzie chciała z tego meczu wywieźć w protokole coś więcej niż tylko gol samobójczy, będzie musiała przeatakować, przez co odsłonią nam się wolne przestrzenie na boisku, które na pewno wykorzystają kreatywni zawodnicy w zielonych koszulkach i wynik będzie wyższy. Oczywiście o ile ataki Unii będą nieskuteczne, bo do tej pory wszystko się kończyło w okolicach 16 metra bramki Olszewskiego i do tego metra mieli jakiś pomysł na grę czasami oczywiście zawodnicy z Solca. No tak, nie będziemy teraz omawiać Państwu sytuacji w tabeli trzeciej ligi, dlatego że jest ona mocno skomplikowana. Unia Solec ma tyle samo punktów, co wyprzedzająca ją Jarota Jarocin, natomiast Jarota ma jeden mecz więcej. Są zespoły, które mają zaledwie tylko jeden punkt więcej niż Jarota i Unia, także moim zdaniem nie powinni tutaj zawodnicy z Solca oglądać się zupełnie na tabelę, a patrzeć na to, co się dzieje na boisku i walczyć o trzy punkty w każdym spotkaniu. Tak jak Państwu wspominałem już podczas tej transmisji, mogli wygrać tydzień temu w Środzie Wielkopolskiej, natomiast nie dowieźli zwycięstwa do końca spotkania. Polonia Środa Wielkopolska zdoła wyrównać już w doliczonym czasie gry.
na pewno odrobili lekcje sztab i zawodnicy Olimpii Grudziądz. Wysoki pressing na linię defensywną Olimpii Unii Solec-Kujawskiej, przepraszam. Ciężko im się wyprowadza piłkę z własnego pola karnego. Często nerwowe zagrania powodują utratę piłki lub też są zmuszeni do wybijania futbolówki w auty. I praktycznie w drugiej połowie widzimy tylko i wyłącznie grę na ich połowie. Tak, rozpoczynamy się 55. minuta tego spotkania. Zobaczymy, jakim wynikiem ostatecznie zakończy nam się ten mecz. Natomiast spotkanie w Solcu Kujawskim w poprzedniej rundzie, ale zobaczmy niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo oddalone. Ostatnie spotkanie w Solcu Kujawskim zakończyło się wysokim zwycięstwem Olimpii Grudziądz, aż 4-0. Kolejna akcja Olimpii, już mamy piłkę w polu karnym, dobrze odwraca się wpuszczony po przerwie Nawrocki. Nawrocki, młodzieżowiec, próba dogrania piłki, ale Marillo jeszcze próbował powalczyć o sytuację, z której mógłby zdobyć bramkę. Już widzieliśmy kilkukrotnie, że potrafi się po przyjęciu piłki fajnie obrócić zawodnikiem na plecach, aczkolwiek teraz zabrakło ułamka sekundy, żeby do tej piłki dobiec. Tak, powalony na boisko Hayashi, znany zawodnik na boiskach Kujaw i Pomorza, były zawodnik Elany Toruń, występujący w szeregach ekipy z Solca. Wygrał główkę zawodnik Olimpii. I mamy jedną z niewielu akcji pozycyjnych. Próba znalezienia długim podaniem Packa. Jednakże po raz kolejny piłka nie dochodzi do napastnika Unii. Amarillo teraz między trójkę obrońców. Cały czas Amarillo wychodzi jeszcze lewą stroną. Jednak zdecydował się na zagranie do prawej strony. Mamy uderzenie. No i gdyby zamykał Gutowski akcję, mógłby strzelić bramkę numer 2. Nie wiem, czy prawą stroną po tej akcji był to strzał, czy też centrostrzał, mówiąc w żargonie piłkarskim. Mieliśmy jeszcze próbę uderzenia Amarillo z okolicy szesnastki pola karnego. Sami Państwo widzieli, z jakim rezultatem. Tylko dwa razy usłyszeliśmy jęk zawodu na trybunach. No, Amarillo teraz strzelał bardzo niecelnie, ale dużo lepszą sytuację miał wcześniej Kuba Nawrocki. Piłka minimalnie minęła słupek bramki strzelonej przez Pelczarskiego. Natomiast już to była kolejna dogodna sytuacja Olimpii Grudziądz w tej części spotkania. Czas, żeby Państwu podziękować za dotychczasowe wpłaty. Z tego, co nam tutaj przedstawiają koledzy, 137 zł zebraliśmy na paliwo, aby dojechać na kolejne mecze. Także miejmy nadzieję, że nie wyślą nas jeepem z tym silnikiem 5.7, którym czasami jeździmy, bo wystarczy nam, żeby dojechać do Grudziądza, ale już za to nie wrócimy. Nie, oczywiście żartuję, dziękujemy za każdą złotówkę. Ja to tak czasami lubię sobie zażartować. Wróćmy może na boisko. Kapitan Olimpii będzie rozpoczynał akcję, która była zakończona faulem chyba na nim samym. Tak, a ja tutaj muszę przyznać rację jednemu z uczestników czatu. Rzeczywiście Hayashi był zawodnikiem Pomorza, nie na Toruń. Po prostu ja go skojarzyłem troszeczkę z innej sytuacji, więc miałem prawo się pomylić. Przywoływany po rozgrzewce Patryk Winsztal. Pewnie też tego zawodnika zobaczymy w drugiej części spotkania. Tak, chyba dzisiaj w roli jokera wystąpi Winsztal. Najlepszy jak do tej pory strzelec Olimpii Grudziądz. 8 bramek na koncie tego zawodnika w tym sezonie. Kolejna piłka w kierunku Packa. No dużo sprintów ten facet dzisiaj zrobił przy Piłsudskiego. Tak. Często z mizernym efektem, ale piłka pod nogami Packa. Packek oddaje strzał na bramkę Olszewskiego. No i chyba po nogach jednego z zawodników z Grudziądza i Unia będzie miała chyba drugi rzut rożny w tym spotkaniu, co też jest dowodem na to, jak często zagrażają bramce Olszewskiego.
Tak, no chyba najaktywniejszy ze wszystkich zawodników jest Sebastian Pacek, oczywiście z zawodników w białych koszulkach. Jest to też, Michał, najlepszy strzelec tej drużyny, również 8 bramek na koncie w tym sezonie. I zobaczmy, jak goście rozwiążą ten rzut rożny. Hayashi najniższy, ale to nie przeszkodziło mu w strzeleniu pięknej bramki głową. No i Michał, mamy bramkę kontaktową. 60. minuta spotkania. Chyba nawet za bardzo wyskakiwać Hayashi do tej piłki nie musiał, zostawiony sam sobie. Defensywa Gieksy broniła w strefie. Zobaczmy, jak do tego doszło. Tak. No i wygrał główkę. Chyba twój kolega, także ja nie wiem, z jakiego kraju on pochodzi. Nie kolega, tylko znajomy, ale... I zrobiło nam się 2-1. Tak jak wspominaliśmy... Kontaktowa bramka. Unici będą próbowali swoich sytuacji szukać właśnie po stałych fragmentach i tylko dwóch rzutów rożnych potrzebowali do tego, aby zdobyć jedną bramkę, także z 50% skutecznością wykonują ten stały fragment gry. Kolejna akcja, Pacek próbował prostopadłym podaniem uruchomić Babiarza. No i mamy nadzieję, że teraz ożywi nam się jeszcze bardziej to spotkanie, że będziemy oglądać jeszcze więcej emocji, a Olimpia Grudziądz straciła dopiero 14. bramkę w tym sezonie. Zobaczmy, bo Hayashi ma coraz więcej ochoty do gry. Dobrze wyprowadzają kontrę grudziądzianie. Mamy 3-2, zobaczmy. W środku Amarildo, zamyka kapitan zespołu. No i chyba przekombinował w tej sytuacji. Seba Olszewski zdecydowanie mógł podawać... A, ręka do góry, przepraszam kolegów. Mógł się zdecydować na szybsze rozegranie tej akcji, miał dwóch kolegów po lewej stronie, w tym niepilnowanego całkowicie Warcholaka. Zobaczmy, jaka będzie decyzja sędziego. Ręce w górze, zielonych i białych. Ostatecznie piłka dla Olimpii. Wypycha rywala Hayashi. Przedzierają się jednak grudziądzianie. Piłka do Amarildo! No i bardzo dobre zamknięcie Brazylijczyka do pustej bramki. Kieruje piłkę. No i zobaczcie, jaką mamy cieszynkę. Chyba nam zawodnik z numerem 17 chce zakomunikować, że spodziewa się potomka. Także gratulujemy bramki i oczywiście gratulujemy całej sytuacji. No i tymczasem na tablicy mamy 3-1. Junior Amarildo. Junior? 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 Olimpia Grudziądz, Unia Solec-Kujawski. 3-1. Także proszę Państwa, na jakieś 27 minut podstawowego czasu spotkania Olimpia prowadzi z Unią Solec-Kujawski 2 bramkami. Od razu odpowiedź po bramce kapitana zawodników w białych koszulkach Hayashiego, Amarildo i 3-1. Tak, Amarildo po raz 7 w tym sezonie trafia do bramki rywali. Jest drugim najskuteczniejszym strzelcem Olimpii Grudziądz. Teraz płaski strzał Babiarza, natomiast bez problemu poradził sobie z tym uderzeniem Adrian Olszewski. No, chcieliśmy więcej emocji, mamy 3. bramkę, ale podejrzewam, że teraz Olimpia na pewno nie będzie forsować tempa i że raczej tych emocji więcej być nie będzie. Ale zobaczymy, obym się mylił. Olszewski, jest blisko niego Cabrera. Właśnie teraz piłkę otrzymał ten zawodnik. Wicki. I wycofanie piłki do Olszewskiego. Mamy apel o to, żeby pokazać kibiców. Słuchajcie, jeżeli na pewno będzie chwila i moment po to, żeby operator kamery mógł skierować piłkę w drugą stronę i mamy na spalonym packa, zdecydowanie 2-3 metry. No ale zobaczcie, szuka piłka tego chłopaka. Tak jak już mówiliśmy, często wykonuje sprinty w tym meczu. Na pewno
najbardziej wyeksploatowany zawodnik, jeśli chodzi o drużynę Unii Solec-Kujawski. No teraz drobny techniczny błąd Sikorskiego przyczyniłby się do groźnej sytuacji na korzyść drużyny przeciwnej. No zgadza się, wynik na pewno tego nie odzwierciedla, natomiast ciężko w tym meczu pracuje Pacek. A teraz na boisku leży jeden z zawodników gości. Więc my, korzystając z chwili przerwy, podziękujmy partnerom, firmom, dzięki którym mogliśmy tutaj przyjechać dzisiaj do Grudziądza i dzięki którym możemy Państwu to spotkanie dzisiaj pokazywać. Jest to firma Green Park, producent obiektów z drewna, firma Smart Eco, dostawca fotowoltaiki, pomp ciepła, mat grzewczych oraz firma Bar z Klasą, mobilni barmani na wszelkiego rodzaju okoliczności oraz organizatorzy pokazów barmańskich. A jeżeli Państwu podobają się nasze transmisje, podoba Wam się to, co robimy i chcecie, żeby tych transmisji było coraz więcej, to zachęcamy Was do wspierania naszego kanału, też dzięki czemu będziecie mogli powiedzieć, że jesteście jego częścią. Chodzi o to, że zorganizowaliśmy zrzutkę na paliwo. Jest to oczywiście zrzutka dobrowolna, my nie chcemy, żeby nasze transmisje były płatne, ale dzięki tym zrzutkom będziemy w tych meczy pokazywać coraz więcej. Także dziękujemy już wszystkim osobom, które wpłacimy, a kto tego jeszcze nie zrobił, no to zachęcamy do wspierania Naprzód TV. I to wszystko Marcin powiedział na jednym tchu, także ja myślę, że on kiedyś się udusi, jeżeli będzie próbował 17 zdań wypowiedzieć bez oddychania. Właśnie widzieliśmy popychanego kapitana grudziąckiej Gieksy i on zacznie zaraz po tym jak Unici chyba dokonają podwójnej zmiany. Potrójnej zmiany, także Marcin, głęboki oddech i na jednym... Spokojnie, najpierw widzimy, że na boisku pojawią się z numerem 11 Hubert Hołuj, z numerem 15 Tomasz Widomski i z numerem 91 Daniel Katerla. No i teraz Michał, będziemy musieli przeanalizować szybko skład Unitów i zobaczyć, kto boisko. Ale leży Amarillo, chyba potrzebuje pomocy, także myślę, że główny arbiter wstrzyma się z rozpoczęciem tej akcji na to, aby pozwolić udzielić strzelcowi gola numer 3 pomocy. Przygotowany również, tak jak już zapowiadaliśmy, Patryk Winsztal. Tak, na długo czekał na możliwość pojawienia się na boisku, ale w końcu się doczeka w 60. Chociaż powiem Ci, że ja już komentowałem z Przemkiem jeden mecz i jeden z zawodników Olimpii, Hiszpan chyba, pamiętasz może? On Salguero? Już, Salguero. Rozgrzewał się cały mecz. A, to cały Michał, robiliśmy ten mecz razem i tak. To było rezerwy Olimpii Grudziądz. Biegał biedak całe 90 minut i czekał na swoją szansę, aż jej w końcu nie dostał. Tak szkoda mi trochę go było, jakbym nawet łamanym hiszpańskim umiał coś brzdąknąć, to bym podszedł i go pocieszył. Ale wydeptał wtedy na tym boisku, na którym chyba na co dzień trenuje Olimpia, niezłą ścieżkę. Ale wróćmy już do dzisiaj. Przy piłce Skurecki. Sześciu graczy czeka na dorzucenie piłki w pole karne. Podniesiona ręka. Skurecki, piłka na głowie jednego z kolegów. No i minimalnie przestrzelone uderzenie. Tak, początkowo z naszej perspektywy wydawało się, że troszeczkę za lekko bita piłka, natomiast okazało się, że naprawdę, tak jak powiedziałem, dobre dośrodkowanie, groźny strzał, co prawda niecelny, ale na pewno troszeczkę postraszył bramkarza rywali. Wielkie brawa dla Amarillo, strzelec gola opuścił boisko, żegnany teraz brawami przez kibiców znajdujących się przy Piłsudskiego, ale zobaczmy teraz, wmieszał się w to wszystko kapitan Unitów tylko na chwilę, mamy jeszcze rozciągnięcie do prawej strony przez Skureckiego, zobaczmy, próba wstrzelenia w pole karne, prosto na nogi Daniela Katerli, ale cały czas Olimpia kontynuuje swoją akcję, Warcholak.
Cabrera. Ponownie przy piłce kapitan Olimpii i teraz będzie próba dośrodkowania, cięta piłka. Poradzili sobie obrońcy Unii. No i chyba pozwoli na opuszczenie piłki Sebastian Olszewski, a my może poprośmy naszego operatora kamery, żeby pokazał zebranych kibiców przy Piłsudskiego, bo dużo razy się domagali tego osoby, domagały tego osoby oglądające naszą transmisję. Także jak na moje oko 200-300 osób zebranych na stadionie Gieksy, oczywiście przy krytej trybunie. Bardziej by to było uwidocznione, jakbyśmy mieli stanowisko zorganizowane z drugiej strony, aczkolwiek zarząd Olimpii nas zaskoczył i zaprosił właśnie do sali VIP, także dzisiaj... No Michał, nie wiem, czy nie zaskoczył też samych siebie, ale zostawmy to. Hayashi. Patrz, kolejny raz wygrywa głowę zawodnik, który najwyższy nie jest. Wiesz, Cristiano też nie jest najwyższy, a ile bramek głową strzelił, to chyba tego nie da się zliczyć. Ale teraz zobaczmy, bo znowu Hayashi i znowu bardzo dobrze pokazuje ten zawodnik, że gra głową. Pacek, oj teraz zderzyli się głowami tak zawodnicy z Solca i Grudziądza. Będzie chyba potrzebna pomoc. Arbiter podbiega do jednego, do drugiego, pytać się, czy w jakiś inny sposób ma też zainterweniować w tym całym zderzeniu. A właśnie mamy informację, że doszły nam kolejne dwie wpłaty, także już 147 zł Marcin uzbierane na kolejny wyjazd, także dziękujemy. Tak, no ja jeszcze tylko dodam, że my już zbieramy na wyjazdy kwietniowe, jesteśmy dogadani z naszymi partnerami, że do końca marca oni będą cały czas tutaj bardzo prężnie nas wspierać, także wszystkie weekendy do końca marca mamy jakby zapewnione, a teraz zbieramy po prostu na wyjazdy kwietniowe i tyle, ile uda nam się pieniędzy uzbierać, tyle też potem zorganizujemy wyjazdów i transmisji. Czy generalnie też myślimy nad tym, żeby robić tych transmisji więcej też? No, nie ukrywaliśmy, że chcielibyśmy uruchomić drugą ekipę, co wiązałoby się też z kolejnymi dodatkowymi kosztami. Aczkolwiek do tego też potrzebujemy ludzi, którzy będą w pewien sposób przygotowani na krytykę z waszej strony poprzez czat, na to, że czasami się przejęzyczymy, coś powiemy nie tak, i zrobimy coś źle, także jeżeli ktoś jest chętny do komentowania tego typu imprez, zapraszamy jak najbardziej. Tak, doświadczenia nie mamy, także nie ma w czym pomóc i jak, ale co możemy, to robimy. Teraz Pacek tutaj star się z jednym z zawodników z Grudziądza, sędzia podbiega, chyba aby uspokoić troszkę sytuację. No mamy już kilka kontaktów do osób, które się do nas zgłosiły, no ale tak jak mówię, żeby móc powierzyć komentowanie innym osobom, to po pierwsze musimy tych meczów robić więcej, to tak jak dzisiaj już nieraz powtarzaliśmy, wiąże się z kolejnymi wydatkami. Też potrzebujemy wsparcia sprzętowego dla drugiej ekipy, więc na razie skupiamy się na wyjazdach na jedną brygadę, ale kto wie. Zobaczymy, co przyszłość pokaże. Babiarz. Płasko w pole karne. Piłka prosto na nogi zawodników z Gieksy. Powalczy teraz o piłkę jeden z Grudziądzan. Skurecki dobrze do Patryka. Winsztala. Jest już w polu karnym i świetnie poradził sobie teraz Alek Spelczarski z tym uderzeniem zawodnika z Grudziądza. Zobaczmy może na powtórkę. Płaski strzał nogą w tej sytuacji Pelczarski broni drogi do własnej bramki. Tutaj zobacz jeszcze, chyba chciał Babiarz złapać Winsztala za spodenki, ale nie wiem, czy w ostatnim momencie się rozmyślił, czy też po prostu nie zdążył. Tak, jeszcze tam ofiarnym ślizgiem interweniował jeden z zawodników Unii Solec, ale zobaczmy, bo teraz Nawrocki, wycofanie do Olszewskiego. Wysoko wyszedł bramkarz Grudziądzan z własnej bramki. Biegnie na piłkę Winsztal. No i zobacz, piłka teoretycznie zagrana przez Olszewskiego, można by było na pierwszy rzut oka oczywiście powiedzieć niedokładnie, ale o każdą piłkę do końca walczą zawodnicy Gieksy, no i jest, można powiedzieć,
groźna sytuacja jak dla nich, bo z autu Warcholak dwa razy naprawdę groźnie wrzucił piłkę w pole karne. Jedna nawet z takich akcji zakończyła się bramką. Bramka to była numer jeden. Wygania teraz jak najdalej od swojej bramki Aleks Pelczarski swoich kolegów, sygnalizując rozpoczęcie akcji długim wykopem. Piłka jednak prosto na głowę. Ale zobaczmy, bo teraz będzie dobra szansa Unii. Kopnięty chyba, ale wydaje mi się, że w piłkę trafił zawodnik Unii Solec. Nie wiem, czy sędzia nie pośpieszył się troszeczkę z tą żółtą kartką. Będziemy mieli to wszystko dobrze pokazane na powtórce, dlatego że nasza kamera praktycznie była vis-a-vis. No ale Widomski tam jeszcze ma coś chyba do powiedzenia arbitrowi. Także... No ale absolutnie najpierw trafił w piłkę zawodnik Unii. Także mamy do odnotowania drugą żółtą kartkę po stronie Unitów. Tak, mieliśmy też jedną żółtą po stronie Olimpii Grudziądz, natomiast napomniany Kacper Jarzyc plac gry w przerwie opuścił. Ale tak jak Państwo widzą, Olszewski bez strat zdrowotnych w tym starciu rozpocznie akcję no, praktycznie z 16 metra swojego pola karnego. Chyba wziął przykład z Pelczarskiego, również będzie uruchomienie akcji dalekim wykopem. Z tym, że może zrobi to zawodnik Grudziądza bardziej skutecznie. No i zrobił bardziej skutecznie, piłka prosto na głowę swojego kapitana. Zobaczmy, co z tej akcji wyjdzie. Mamy piłkę przed polem karnym, ale pogubił się w tej Cabrera, całej sytuacji. Cabrera, uderzenie z pierwszej piłki. Ale chyba wprost w ręce Aleksa Pelczarskiego, bo ten nawet nie musiał przesadnie interweniować. Kurecki, rozciągnięcie do Nawrockiego. Podniesiona głowa zawodnika Olimpii Grudziądz, zejście na lewą nogę, próba bezpośredniego strzału i ponownie niecelne uderzenie tego gracza. No gdyby była bardziej piłka dokręcona do światło bramki, myślę, że Pelczarski by sobie z tym strzałem nie poradził. Podobną bramkę już w tym meczu stracił, aczkolwiek nie ma co winić za utratę wszystkich bramek młodzieżowca. Może już nie młodzieżowca, ale młodego zawodnika Unii Solec Kujawski. Nie, młodzieżowca, dobrze, młodzieżowca, 2006 rocznik, to jeszcze, rok, tak jeszcze młodzieżowiec. I znowu wygrywa, może nie wygrywa główkę, ale zgarnia piłkę głową Hayashi. Także jeżeli będą jakieś zawody w wyskoku z miejsca, to chyba zawodnik z numerem 8 będzie mógł wystartować w tym plebiscycie. Jak dobrze liczę, to rocznikowo 17, ale jeszcze nie skończone, bo widzimy, że urodził się pod koniec czerwca, także 16-letni bramkarz na poziomie trzeciej ligi, także chyba możemy powiedzieć, że naprawdę świetlana przyszłość przed tym zawodnikiem. No musi być talent, skoro na ławce siedzi rocznik 92. Czyli starszy golkiper, ale teraz mamy zamieszanie w polu karnym i proszę Państwa, chyba w tym momencie Olimpia już zgasiła światło tego spektaklu. No i nie wiem, czy właśnie nie najlepszy strzelec, czy nie czasami Patryk Winsztal, bo na pewno główkował Wicki, ale musimy tam przebiegał jeszcze jeden z zawodników Olimpii Grudziądz. Także to jeszcze... Nie była ta akcja, chyba nam się nie nadpisała realizacja. Realizator do zwolnienia, także jeżeli ktoś czuje się dobrze przed komputerem, to zapraszamy. To jest kompromitacja realizatora. Także... A jednak bramka z tego, co tutaj podpowiada nam speaker, zaliczona Krzysztofowi Wickiemu. Także musieliśmy się posilić w tej sytuacji speakerem stadionowym z Grudziądza. Wicki podwyższa na 4-1 i myślę, że nic złego w tym meczu już drużynie z Grudziądza się nie stanie. 3 punkty z tego, co widzimy po przebiegu całego meczu, powinny już zostać w Grudziądzu.
No chyba nie przypominamy sobie jakiejś groźnej sytuacji w tej części spotkania zespołu z Solca. Raczej to zagrażają zawodnicy w zielonych koszulkach. Kolejna akcja dla Olimpii Grudziądz. Strzelenie w pole karne, tym razem pewnie Pelczarski już rozpoczął szybką akcję dla swojej drużyny. Ale Daniel Katerla chyba sam nie wiedział, w jaki sposób ma przejść przeciwnika. I piłka wylądowała na aucie. Babiarz. Mamy kolejną sytuację dla Olimpii. Ładne prostopadłe podanie, jednakże nie dochodzi do piłki Nawrocki, ale cały czas Gieksa przy piłce. Zobaczmy teraz dobry zwód i uderzenie na bramkę Pelczarskiego w krótki róg. Zbyt delikatne, żeby pokonać Aleksa po raz piąty w tym meczu. I szansa na kontrę, ale ile razy, Michał, to już mówiliśmy w tym spotkaniu. I już ta akcja przerwana. Mają piłkę pod nogami zawodnicy z Grudziądza. Pokazuje się na boku Warcholak. Niedokładne to podanie. Ale zobacz, od razu po utracie piłki koledzy w zielonych trykotach próbują wysokiego pressingu. No tak, no widać, że obie ekipy są na zupełnie różnych biegunach tabeli, że Olimpia walczy o awans, natomiast Unia zdecydowanie niżej. I walczy o utrzymanie. Oczywiście mimo tych wszystkich rzeczy protokołowych, która drużyna ma lepszych zawodników i które jest miejsce w tabeli, myślę, że wygrywa drużyna, której po prostu dzisiaj bardziej się chce. No bo przegrywasz, nawet sytuacja była w momencie, kiedy zdobył Hayashi bramkę kontaktową, to Olimpia rzuciła się do tego, żeby podwyższyć prowadzenie i zrobił to Amarildo, a Unia tak jakby zadowoliła się strzeleniem bramki kontaktowej, no i dostała jeszcze już na ten czas dwie bramki do siatki i mamy 4-1. No tak, zdecydowanie mają nad czym pracować zawodnicy z Solca, jeżeli chcą w przyszłym sezonie również występować na poziomie trzeciej ligi. Zobaczmy kolejny stały fragment dla Unitów. Z jednego już skorzystali, strzelając bramkę Olszewskiego. Wysoko zawieszona piłka, po raz kolejny na głowę Hayashiego. Nie wiem, który raz już to powiedziałem, ale często ten nie za wysoki zawodnik właśnie gra tą częścią ciała. No ma to coś w sobie Hayashi. Po pierwsze piłka go szuka, po drugie ma ten dobry timing, że bardzo dobrze wyskakuje do futbolówki. Krótkie rozegranie rzutu wolnego, rożnego, przepraszam, Babiarz w pole karne. No i będziemy mieli sytuację dla Olimpii Grudziądz. Prawą stroną niepilnowanych dwóch zawodników. Zagranie, no i chyba troszkę przeciągnięte, bo Skurecki nie doszedł do podania. Będziemy mieli aut dla Unitów. Tak, no nie przejął futbolówki Skurecki, tak jak Michał powiedziałeś. Na pewno można było z tej sytuacji wycisnąć dużo więcej. A my będziemy mieli kolejną zmianę w ekipie gości. Pojawi na boisku się zawodnik z numerem 14, Maciej Słupecki. Zmiana w zespole gości. Boisko opuścił zawodnik z numerem 7, Kamil Żylski. Jego miejsce na placu gry zajął zawodnik z numerem 14, Maciej Słupecki. Będzie również zmiana w ekipie gospodarzy. Pojawi nam się na boisku Damian Wutan z numerem 3. A zobaczymy, kto plac gry opuści, a już opuścił. Tak, Piotr Owczarek opuścił boisko, a pojawił się Wutan. I wiesz co, Michał, wydaje mi się, że wtedy ten zawodnik, który tak się rozgrzewał całe spotkanie, to był właśnie Wutan. Nie, na pewno nie. To był Salguero. Nie będę się kłócił, ale zobaczmy. Znaczy na pewno to był jeden z... Znaczy nie, Salguero to był ten niższy? Tak. To on się nie rozgrzewał, on grał, ale tak. Był jeszcze jeden. No to właśnie chyba Wutan. Nie, absolutnie. Kiedyś mi się przypomni, tylko już jestem od ciebie dużo starszy, ja już zapominam, także jak mi się przypomni, to ci wtedy powiem, ale na pewno to nie był Wutan.
Zobaczmy, mamy korner z prawej strony dla Olimpii. Piłka w pole karne w okolicy 11 metra, prosto na nogi zawodników Solca. Poirytowany tym zagraniem Pacek. Musi często wracać się po piłkę. Aczkolwiek w każdej akcji myślę, że daje z siebie maksa. Warcholak. Teraz słyszymy żegnanego brawami Owczarka. Tak, trener Unisolec przyszykował nam jeszcze jedną zmianę, chyba już ostatnią. No myślę, że teraz już wiedząc, że więcej niż strzelenie jednego, no może dwóch goli w meczu nie wyciągnie, daje możliwość pograć. Po prostu pograć zawodnikom, którzy na co dzień grają mniej. No tak podejrzewam, bo nie znam tej drużyny kompletnie. Tak, opuścił plac gry Szymon Babiarz z numerem 33, a pojawił się nam na boisku z numerem 6 Oliwier Moranowski. Tymczasem Warcholak, ponownie długi wrzut z autu, ale Hayashi. No możemy chyba w ciemno obstawiać, że jeżeli ktoś wygrywa piłkę głową, czy to z jednej, czy z drugiej strony, to jest to Hayashi. Jeszcze ale zobaczmy teraz Pelczarski, kapitalna interwencja, no myślę, że parada meczu. No i zabrał piękną bramkę Warcholakowi, młody golkiper Unitów. Zobaczmy, piłka przed pole karne, jeszcze piętkował w tej sytuacji Gutowski. Piłka ostatecznie do Warcholaka z pierwszej piłki z woleja. No i kapitalna interwencja Pelczarskiego chroni Unitów przed utratą bramki numer 5. Za chwilę zacznie nam się ostatnia minuta regulaminowanego czasu gry tego spotkania. Zobaczymy też, ile do tego spotkania doliczy arbiter główny. Tymczasem jeszcze będą mieli kolejną szansę zawodnicy z Solca Kujawskiego. Słupecki walczy tam z dwoma zawodnikami z Grudziądza, no ale tak jak Państwo widzą, często te wszystkie wrzutki, próby wstrzelenia piłki w pole karne lądują na nogach defensorów z Grudziądza. No trochę bicie głową w mur. No jeżeli widzisz, że coś ci nie wychodzi, to po co kombinujesz to za każdym razem to samo, skoro nie wyszło 100 razy, 101 nie wejdzie, tym bardziej, że masz tylko 90 minut na to, żeby coś na boisku pokazać. Także nie wiem, czy może brak podpowiedzi ze strony sztabu szkoleniowego, jakby te akcje rozgrywać inaczej, nagryźć defensywę Gieksy. No i tak jak teraz próba kolejny raz zagrania na Packa. I kolejny raz kończy się tylko i wyłącznie autem w okolicach 16 metra. Pacek. No. Chyba czysto odzyskał Wutan piłkę. Teraz wybił piłkę Warcholak, bo widzi, że leży. Znaczy rywal. Sprytne zagranie w tym momencie kapitana Olimpii. Widząc, że leży, Pacek wybija piłkę. Jeżeli zawodnik Unitów zagra fair, odda piłkę w pole karne Olimpii Grudziądz i atak mamy zażegnany, a wcale tego Warcholak robić nie musiał. Także no i takie... dokładnie stało się to, co Michał powiedziałeś, i wznawia piłkę bramkarz gospodarzy. Walczy dobrze Winsztal, popychany lekko Gutowski, ale utrzymują się zawodnicy z Grudziądza. Winsztal. Sprytnie. Dobra przykładka do Warcholaka. Warcholak w pole karne nabiega tam prawą stroną, no i oddaje strzał jeden z Unitów. Myślę, że sam się zaskoczy, sam był zaskoczony, że obrońca z Solca pozwoli mu na dojście do tej piłki, bo był dość dobrze pilnowany nawet przez dwóch zawodników. Natomiast wpuszczony w drugiej części Słupecki odpuścił krycie, no i gdyby się bardziej zorientował w tym wszystkim zawodnik w zielonej koszulce, byśmy mieli podwyższenie prowadzenia do 5-1. Dwóch zawodników przygotowanych do wejścia
po stronie gospodarzy Filip Okraska i Jan Bonikowski, dwóch młodzieżowców. Także widać, że Bogusław Baniak również da praktycznie kilkadziesiąt sekund podstawowego czasu plus to, co doliczy Zywert do całego meczu. Ale to za chwilę, bo mamy akcję prawą stroną. Cabrera. Cabrera w pole karne. No nic z tej akcji nie wyszło, ale zobaczcie, 90 minuta i cały czas Olimpia próbuje strzelić kolejną bramkę. Dobrze poradził sobie Oskar Sikorski. No i właśnie teraz będzie czas na zmianę. Zobaczymy, kto plac gry opuści, bo zawodników, którzy na nim powiedzą, Michał, już wymieniłeś. I widzimy, że no, strzelec bramki chyba Gutowski opuszcza boisko, bynajmniej tak. Podchodzi do bocznej linii. Tak, strzelec drugiej bramki dla Olimpii w tym spotkaniu. Teraz żegnany brawami. I kapitan z Grudziądza, Marcin Warcholak, też już kieruje się ku linii bocznej boiska. No chyba największe brawa Warcholak otrzymał od sympatyków biało-zielonych. Tak, no i też zdecydowanie najbardziej doświadczony zawodnik z Grudziądza, znany z występów między innymi w Miedzi Legnica, Wiśle Płock czy Arce Gdynia. Także trochę świata już zwiedził Warcholak. Pewnie sympatycy Gieksy mają nadzieję, że w Grudziądzu pomieszka zdecydowanie dłużej niż w innych miastach reprezentując barwy ich klubu. No i chyba jeszcze będzie róg w końcówce spotkania dla Unitów. Tak, czy widzieliśmy, ile arbiter doliczył do tego spotkania? Czy gdzieś tam chyba nam to umknęło? Wiesz co, nie widzimy technicznego. Akurat nam chyba budki ławki rezerwowych zasłaniają widok na tego arbitra, a główny chyba jeszcze nie oznajmił, ile ta druga połowa potrwa dłużej. Pacek. Wycofanie do tyłu. No i będzie doskonała sytuacja na bramkę numer 5. 5-3 mknął zawodnicy Gieksy. Nikowski. Zobaczmy teraz, żeby nie przekombinowali, bo jeżeli masz za dużo sytuacji do wyboru, to po prostu nic z tego nie wyjdzie i zobaczmy, bo ofiarnie Pelczarski musiał ratować się interwencją. Dostałby piłkę za kołnierz, ale chyba to też by było odnotowane jako strzał samobójczy. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie rzucić z tego jakąś powtórkę. No, próbował wybijać piłkę Widomski Tomasz, no i by zaskoczył swojego zawodnika. Tak, zmuszony do interwencji Aleks Pelczarski, ale teraz zobaczmy, bo już wznowili grę z rzutu rożnego, Grudziądzanie. Rzutkę w pole karne, dobicie i co? I chyba miał szansę na swojego drugiego gola w tym meczu Krzysztof Wicki, natomiast piłka, jak dobrze widziałem, trafiła chyba w słupek bramki strzeżonej przez Pelczarskiego. Teraz zobaczmy powtórkę. Zgranie w pole karne. Chyba a przepraszam, Winsztal chyba uderzał. Tak. To Patryk Winsztal, nie Krzysztof Wicki. No ma nadciąg na bramkę ten chłopak. Olszewski na wielkim spokoju między dwóch napastników Solca. Ale zobaczcie, 94. minuta spotkania. Pacek kawał chłopa, a próbuje jeszcze coś z tego meczu wycisnąć, niż tylko jedną bramkę. Tak, za chwilę zacznie nam się 90. Zasób tlenowy jak na takiego dużego człowieka dosyć spory. Pewnie nie popala sobie
fajek w wolnych chwilach. Mamy już 94. minutę w Grudziądzu, także to spotkanie za chwilę będzie nam się kończyć, ale to nie koniec piłkarskich emocji w ten weekend na antenie Naprzód TV, bo już jutro od godziny 12 zapraszamy na starcie BKS Bydgoszcz z Naprzodem Jabłonowo, to starcie na poziomie 5 ligi, a potem od godziny 16 GLKS Dobrz Wudzyn kontra Olimpia 2 Grudziądz. Starcie dwóch zespołów, które walczą o awans do czwartej klasy rozgrywkowej. Czy do czwartej ligi, bo klasa rozgrywkowa to będzie piąta. I koniec. I właśnie w tym momencie pan Zywert kończy nam to spotkanie. Olimpia Grudziądz pewnie pokonuje u siebie Unię Solec Kujawski w stosunku 4-1 i Unia jak na razie pozostanie liderem trzeciej ligi. No sami Państwo widzieliście, był to mecz tak naprawdę jednej drużyny, rzadkie zrywy Unitów często nie zagrażały bramce Olszewskiego, jedynego gola dla przyjezdnych. Kto tam strzelił dla Unitów bramkę? Dla Unitów Hayashi. Tak. Hayashi, oczywiście, Hayashi głową, czyli najmniejszy człowiek praktycznie na boisku, wygrał walkę w powietrzu, wygrywając też pozycję strzelecką i strzela bramkę, chyba to była na 2-1, szybka odpowiedź Amarildo na 3-1, a światło zgasił przy czwartej bramce. Przy czwartej Marcin, bramce bo masz zanotowane. Krzysztof Wicki. Wicki, dokładnie, tak. I Olimpia 4, Unia Solec 1, także tym razem sprawdziły się to, kto ma mocniejszy protokół, ten po prostu wygrywa. Tak, no potwierdza nam się tabela. Olimpia od początku grała awans, Unia musi walczyć o utrzymanie. Cieszymy się, że zobaczyliśmy troszeczkę lepsze widowisko w drugiej części spotkania, jej 4 bramki. I co, Michał, zapraszamy, tak jak mówiłem, na jutro. Podziękujmy jeszcze partnerom naszej telewizji, którzy umożliwili przyjazd do Grudziądza i zrobienie transmisji. Są to firma Greenpack, producent obiektów z drewna, czyli altany, wiaty, domki letniskowe. Firma wszelkiego rodzaju obiekty z drewna, również na indywidualne zamówienie. Podziękujmy również firmie Smart Eco, dostawca fotowoltaiki, pomp ciepła oraz mat grzewczych. Biuro tej firmy mieści się w Grudziądzu na ulicy Szosa Toruńska 82. Podziękujmy również firmie Bar z klasą, mobilnym barmanom na wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe, również organizatorowi pokazów barmańskich. Podziękujmy również ekipie, która dzisiaj pracowała dla Państwa z Grudziądza, czyli operator kamery Mateusz Schodowski, realizator transmisji Nikodem Leszczyński, a ten mecz mieli przyjemność skomentować dla Państwa Michał Szumotowski, dzięki. Marcin Jaskowski, również dziękuję. Mieliśmy z tego dużą przyjemność. Mamy nadzieję, że Państwo również mieliście przyjemność i zapraszamy na jutro przy okazji naszych następnych transmisji. Także kłaniamy się i do usłyszenia.